hołdzie bohaterskim obrońcom Nowogrodu we wrześniu 1939 roku. Stoimy przy schronie bojowym, który został umieszczony tuż przy moście w Nowogrodzie. Moście, który z północnej strony Narwi przechodził do centrum Nowogrodu. Historycznie ten most był nieco dalej. Pod przęsłami mostu widać przyczółek północny starego mostu w Nowogrodzie i był nieco niższy, więc ten schron bojowy górował nad mostem i jak widać górował z wysokiej skarpy nad północnym brzegiem Narwi. Schron broniony był 7, 8, 9 września, aż do 10 września i ukazały się tutaj też propagandowe zdjęcia niemieckie ze zdobycia tego schronu. Proszę zwrócić uwagę na potężną kopułę pancerną, z której wyloty kontrolowały całą Narew naprzeciwko Nowogrodu. Niemcy ponieśli ogromne straty, próbując przeprawić się przez Narew do Nowogrodu, ale już 8, 9 zaczęli podciągać artylerię, zwłaszcza 88 mm działa przeciwpancerne, przeciwlotnicze, które starały się razić w kopułę schronu przed Nowogrodem. Do dzisiaj zachowały się miejsca po uderzeniach pocisków. Proszę zwrócić uwagę, rykoszet w prawo nie przebił. Te pociski utkwiły w tery 5, 6, 7, 8, 9 celnych strzałów do wieżyczki. Oczywiście w tym czasie Nowogród płonął. Płonął przez te wszystkie dni jak żagiew, a mieszkańcy Nowogrodu starali się pomagać żołnierzom 33. Pułku Piechoty i żołnierzom Kompanii Fortecznej Eugeniusza Kordiaczyńskiego. Kompanii Fortecznej, która była sformułowana z Korpusu Ochrony Pogranicza z miejscowości Sarny, czyli ze wschodu. Obrońcy wschodnich granic bronili Nowogrodu na początku września 1939 roku. Schron bojowy, polski schron bojowy w Nowogrodzie przy moście jest w dobrym stanie zachowania. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Nowogrodu, mieszkańcom regionu, jak również wszystkim miłośnikom historii, którzy w ten sposób dbają o ten schron, zachowując pamięć o obrońcach Nowogrodu z września 1939 roku. Stoimy na stropie jednego z najpotężniejszych schronów w linii obrony 33. Pułku Piechoty i Kompanii Fortecznej. Dzisiaj jest bardzo młody tutaj lasek, który nam przesłania Narew, ale proszę sobie wyobrazić, że zarówno jedna, jak i druga kopuła i cały ten schron chronił wysokiej skarpy Narwi. Na północ od Narwi była już 21. Dywizja Piechoty Niemieckiej. Co ciekawe, ta piechota niemiecka uważała się za elitarną. 21. Dywizja Piechoty miała w swoim herbie rycerza krzyżackiego z białą tarczą, z czarnym krzyżem i z mieczem w ręku. Uważali się za spadkobierców krzyżaków, za tych, którzy mają zawsze wygrywać i nieść cywilizację niemiecką. Dowódca całej Kompanii Fortecznej, Eugeniusz Kordiaczyński, w jednym z takich schronów właśnie poległ. A dlaczego te schrony zostały przełamane? Otóż po pierwsze, Niemcy podciągnęli już 8 września ogromne siły artyleryjskie, w tym dział 88 mm przeciwpancernych. Przeciwpancerne działa i przeciwlotnicze działa 88 mm. Słynne z całej II wojny światowej działa, najlepsze działa niemieckie, które unicestwiły tysiące czołgów. I widać na tych wieżyczkach przestrzelenia z właśnie działu 88 mm. Ta wieżyczka ma ewidentnie miejsce, w którym taki pocisk przebił się do środka. Po przebiciu tego pocisku w środku następował gigantyczny błysk, ogień i śmierć obrońców. Możemy zobaczyć poniżej obserwacyjnego strzeleckiego otworu jest przebicie z działa przeciwpancernego niemieckiego do środka. Ta wieżyczka była w jednej z hut czeskich odlana, a tamta troszkę nieco niższa, typowa polska wieżyczka obserwacyjna. Również widzimy wiele pocisków, które trafiały bezpośrednio w okolice otworów strzelniczych. Warto przy tej okazji powiedzieć kilka słów o polskich obrońcach. Otóż 33. Pułk nazywany był Pułkiem Strzelców Kurpiowskich, dlatego że był sformułowany na Kurpiach, między Łomżą a Ostrołęką, z okolicznej ludności.
Było tak w latach 30., że jak odbywała się mobilizacja, to w zasadzie kurpie szli do piechoty, właśnie do 33. Pułku Piechoty albo do 42. Pułku Piechoty, a ludność na południe od Narwi, ta z tych, tak zwana szlachta zagrodowa, trafiała najczęściej do 5. Pułku Łanów Zasławskich, do Suwalskiej i Podlaskiej Brygady Kawalerii. Suwalska i Podlaska Brygada Kawalerii wchodziła w skład samodzielnej grupy operacyjnej Narew generała Czesława Młota-Fijałkowskiego, a najsilniejszą jednostką w tej armii, w tym zgrupowaniu polskim była 18. Dywizja Piechoty, zwana Żelazną Dywizją. 18. Dywizja Piechoty w swoim składzie właśnie zawierała 33. Pułk Piechoty, zwany Pułkiem Strzelców Kurpiowskich. Dlaczego między 7 i 8 i 9 i 10 września, a nawet do poranka 11 września Polacy trwali na linii obrony Narwi, pomimo przeważających sił, pomimo tego, że pod Wizną przerwał się już Guderian, pomimo tego, że pod Różanem przebiła się dywizja pancerna Kempf, a no dlatego, że było to wojsko z okolicznej ludności zmobilizowane, że ci żołnierze uważali, że bronią swojego terytorium. Stąd okryli się właśnie chwałą długiej, uporczywej, czterodniowej obrony pod Nowogrodem. Warto kilka słów powiedzieć o samodzielnej grupie operacyjnej Narew generała Czesława Młota-Fijałkowskiego, która miała bronić rubieży Biebrzy, Narwi od Różana, Ostrołęki przez Nowogród, Wiznę aż do ziemi augustowskiej i suwalskiej. Składała się z bardzo bitnej, żelaznej 18. Dywizji Piechoty, z 33. Dywizji Piechoty, trzy pułkowych brygad kawalerii, Suwalskiej Brygady Kawalerii i Podlaskiej Brygady Kawalerii, w składzie której był 5. Pułk Łanów Zasławskich z Ostrołęki, oraz Batalionów Obrony Narodowej sformułowanej z okolicznej ludności z terenów Kurpi, kompanii fortecznych tutaj chociażby takiej jak ta pod Nowogrodem i mniejszych jednostek. 7 września Niemcy byli zaskoczeni potężną nawałą karabinów maszynowych. 18. Dywizja Piechoty, Żelazna Dywizja, była wyposażona w polską nowoczesną broń. Przykładowo w 18. Pułku Artylerii Lekkiej były 100-milimetrowe haubice produkowane w Polsce w Starachowicach w latach 30. W tych schronach były karabiny maszynowe, CKM-y w zasadzie, ciężkie karabiny maszynowe wzór 30, doskonała polska broń. Lekkie karabiny wzór 28, karabinki Mausera produkowane w Radomiu, te z kolei maszynowe produkowane w Warszawie. Także to była dywizja wyposażona w to, co państwo polskie, przemysł polski miał najlepszego i dlatego żołnierze uważali, że są w obowiązku bronić linii Narwi jak najdłużej, a dodatkowo jeszcze ten lokalny patriotyzm, bo byli to ludzie stąd, zdecydował o tym, że nie tylko 7, ale 8, 9, 10, aż do 11 września linia Nowogrodu była broniona. Na pomoc obrońcom Nowogrodu po południu 10 września od strony Ostrołęki, która nie była atakowana, szybkim marszem przyszedł 42. Pułk Piechoty, drugi z pułków piechoty 18. Dywizji Piechoty, 18. Żelaznej Dywizji Piechoty. W ogóle dywizja ta posiadała trzy pułki, 33., 42. i 71. Pułk Piechoty, 18. Dywizjon Artylerii Ciężkiej i 18. Pułk Artylerii Lekkiej. Stąd i uzbrojenie, i nastawienie bardzo patriotyczne tych żołnierzy zdecydowało o tym, że aż 4 dni linia pod Nowogrodem była broniona. Stoimy przy schronie najpotężniejszym na linii umocnień pod Nowogrodem. Schron, w którym dowodził Eugeniusz Kordiaczyński, dowódca całej kompanii fortecznej, i w którym zginął we wrześniu 1939 roku. Widać po mojej prawej ręce Narew, która płynie w dole, i tutaj właśnie schron, najpotężniejszy schron. Ten schron posiadał aż 5 strzelnic z ciężkimi karabinami maszynowymi wzór 30, które ostrzeliwały przeprawiającą się niemiecką piechotę 21. Dywizji Piechoty. 10 września 1939 roku 33. Pułk, pan pułkownik Lucjan Stanek meldował
o tym, że potrzebna jest pomoc i potrzebne jest wsparcie. I tegoż dnia, w godzinach popołudniowych, od strony Ostrołęki przybył na pomoc 42 Pułk Piechoty, kolejny z pułków piechoty wchodzący w skład 18 Dywizji Piechoty. Niestety pomoc przybyła za późno. Przełamanie linii okopów, otoczenie schronów, które atakowane były za pomocą ziewaczy ognia, ale też bezustannie bombardowane z nieba. Niemcy przysłali tutaj swoje słynne sztukasy, samoloty szturmowe, które zrzucały bomby na stropy polskich schronów. Sztukasy Ju-87 używane na linii Narwi praktycznie każdego dnia. 11 września było już wszystko jasne. Trzeba opuścić linię pod Nowogrodem. Niemcy przełamali się pod Różanem, dywizja Kampf. Niemcy przełamali się pod Wizną, 19 Korpus Pancerny Heinza, słynnego Guderiana, Heinza Guderiana, w skład którego wchodziły aż dwie dywizje pancerne i groziło okrążenie 18 Dywizji Piechoty. Dowódca 18 Dywizji Piechoty, pułkownik Kossecki, wydał rozkaz do odwrotu. Wycofująca się 18 Dywizja Piechoty, wycofująca się na południe w kierunku Zambrowa, w kierunku Czerwonego Boru, została otoczona właśnie w lasach Czerwonego Boru. Ze wszystkich stron, ze wschodu, zachodu i od północy, naciskana przez 21 Dywizję Piechoty, która przeszła nareszcie Narew, dywizja nie była w stanie uratować swojego składu bojowego. Dowódca 18 Dywizji Piechoty, pułkownik Stefan Kossecki, prowadząc jedno z natarć, został ciężko ranny w brzuch, schwytany w końcu przez Niemców, leczony w ich szpitalu, później został zamordowany przez bolszewików, którzy wkraczali od wschodu. Ale to nie była jedyna zbrodnia na żołnierzach 18 Dywizji Piechoty. Niemcy zgromadzili kilka tysięcy żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, batalionu Kurpie, Ułanów, ale też żołnierzy właśnie tu spod Nowogrodu, 33 Pułku Piechoty w Koszarach w Zambrowie. W dniach wrześniowych, w nocy, wartownicy niemieccy otworzyli ogień z karabinów maszynowych do leżących na ziemi polskich żołnierzy. Rano okazało się, że ponad 200 jest zabitych i kilkuset rannych. Ta zbrodnia okrywa hańbą niemieckich żołnierzy, którzy w ten sposób potraktowali bohaterskich obrońców Nowogrodu.